za składam życzę podziękowanie panu Oleszkowi Szewczukowi jako inicjatorowi tej dzisiejszej uroczystości i tego upamiętnienia tej tablicy, upamiętnienia tych wydarzeń, które nasza miejscowość parafia przeżywa. Wszechmogący i wieczny Boże, rządcy Panie narodu, Ty przez swą opatrzność czuwasz nad światem i rządzisz nim. Prosimy Cię, pobłogosław w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego nas tu zebranych, tych wszystkich, którzy wspominają, wspominając lat istnienia, 100 lat istnienia miejscowości Solinki. Umieszczają w tym miejscu pamiątkową tablicę. Najlepszy nasz Ojcze, spraw niech wspominanie historii i mieszkańców tej miejscowości przyczyni się do utrwalenia pamięci o przodkach, wzmocni naszą tożsamość i pobudzi do większej odpowiedzialności za przekaz wiary i tradycji kultywowany w rodzinach chrześcijańskich. Obdarzaj obfitymi łaskami wszystkich mieszkańców Solinek. Myślę, że jest to jakaś taka kolejna lekcja historii, faktu upamiętnienia ważnych dat, które miały miejsce w naszej ojczyźnie, a tu szczególnie, bo dołączone zostały tu wydarzenia, które miały miejsce w 1943 roku, czyli całkowita pacyfikacja miejscowości Solinki. Ten pomnik, przed którym się znajdujemy, to jest świadectwo tych wydarzeń i było dzisiaj sporo powiedziane o tej historii. Myślę, że nie ma co tu się powielać, należy tylko podkreślić jedno. No, że o tej historii ludzie pamiętają, że są rodziny, które utraciły swoich rodziców, swoich dziadków i o tych wszystkich poległych ta pamięć jest żywa. No, tak jak wspomniałem dzisiaj, dodatkowo z inicjatywy radnego została poświęcona tablica upamiętniająca ważne daty w historii naszego kraju, więc myślę, że to taki dodatkowy moment, żeby się szczególnie pochylić nad tą historią, naszą historią, nie tylko tych rejonów, ale historią naszego kraju. Trudną, ciężką, ale co jest najważniejsze, to jest pamięć o tych wydarzeniach, które akurat miały miejsce. Ja się cieszę, że są ludzie, którzy chcą tą pamięć kultywować, chcą o tej pamięci nie zapominać i chcą tą historię przekazywać młodym pokoleniom. Wszystkim, którzy się zaangażowali, którzy inicjowali tego typu działania, to bardzo gorąco dziękuję. Serdecznie składam mój zapłat dla księdza proboszcza naszej parafii, że poświęcił nam ten głaz i tablice pamiątkowe, bo to będzie na wieki. Ten kanyn to będzie czastował panie różne pokolenia, które tutaj będą zamieszkiwać. To wielki, wielki panie jest zaszczyt dla naszej wioski. Tym, że komitet, który był tutaj wybrany, opiekowali się, pomagali. No i tu najważniejszym, prawda, był panie tym fundatorem, pan Szewczuk Leszek, nasz radny, któryśmy go wybrali na radnego, a on z dowód wdzięczności odpłacał się, prawda, tym swoim synem obecnym, który właśnie dzięki naszemu komitetowi, który był tu wybrany i jemu ten głaz i ta fabryka powstała, po prostu mówiąc, że to kanyn na wieki. To jest z naszych pól ten kanyn prowadzony dzięki panie naszemu wójtowi Morawskiemu, który dźwigiem tutaj go przywiezli i on został umieszczony. I chciałbym kilka zdań powiedzieć, jak to wyglądała tu nasza pierwotna wieś. Panie tutaj, bo to był majątek pana hrabiego Miedzińskiego i on w 1918 roku zgłosił się, że chce sprzedać ten majątek dobry Solinek.
i wymalił Stecia z pana Wulki Polinowskiej. Ten pojechał w tereny Łukowa, tam wioski pan od Przedeszowa w tamtą stronę do Łukowa, Tawrów, Dębowica, Seliny, Murzyna. No i tam wiele innych, panie, jeszcze za Łukowa, Szczerszyn, no wiele, wiele innych wiosek. Tutaj razem sprowadziło się 21 gospodarzy. Przyjechali, zadatek dali w 19 roku. A w 20 roku, w marcu, dokonali rejenta i już przyszli tutaj najpierw mężczyźni. Tutaj zaczęli budować od domy. No i tak powstała nasza pomału wieś. Najpierw się nazywała Kolonia Sulinki, bo na hipotece tak istniało Sulinki przez zwykle, a później była już, tak już sprowadzili się gospodarze, to była już Kolonia Sulinki. A ostatnio już, teraz jak już gmina była Konstantynów, to są Sulinki. I proszę państwa, tutaj bardzo się dobrze im gospodarzyło naszym rodzicom, bo tu były otwogi, zapuszczone te pola były, no ale dorobili i było już dobrze, można powiedzieć dobrze. A w 1939 roku tak Hitler napadł na Polskę razem ze Stalinem, no to zaczęła się panie, tutaj panie, nie dawać się za niewolę bardzo i powstawali partyzantki, tak zwane Armia Krajowa. I, bo Niemcy i Ruscy zaczęli wywozić na osiedle tam do obozów. I nasze Sulinki też padły ofiarą. Tu właśnie pomnik na kuczki ich zamordowaniu postawiony. I też nie dawali, prawda, nasi już oswobodziciele, tak mówiąc, żeby ten pomnik tu istniał. Bo przeszkadzał im krzyż i korona. W każdym razie, że dzielnie naszym kobietom, no i nam osobiście, nie daliśmy się przekonać. Celińska Bronisława stała tutaj na koniec, tutaj architekt wyjął dokumenty i chciał już pokazać, jaki będzie nowy styl tego pomnika. A ona stała i powiedziała, a wy jego postawili, że chcecie go rozdawać? Pasą won! Tak powiedziała, tak oni poszli tam za pomnik, poradzili się trochę, pogadali, jak pojechali, jak więcej nie przyjeżdżali. Pomysł na tablicę zrodził się w stulecie odzyskania, w stulecie powstania wsi Sulinki. Zostałem zaproszony jako przedstawiciel wsi do świetlicy na uroczysty tam obiad i nie wiedziałem wcześniej, że taka sytuacja zaistniała, że właśnie 100 lat w miejscowości Sulinki. I zainicjowałem mieszkańcom właśnie postawienie tej tablicy, bo data niepodległości, 100 lat niepodległości, 100 lat powstania wsi, 80-lecie wybuchu wojny i właśnie 76-lecie wymordowania mieszkańców wsi Sulinki. Bardzo ważne wydarzenia. Uważałem, że taka tablica upamiętni naszym pokoleniom, młodzieży przeważnie, bo my pamiętamy, co się stało, ale młodzieży, która będzie pamiętała o tych wydarzeniach, ta tablica właśnie o tym mówi. Kto znajdował się w komitecie budowy tablicy upamiętniającej?
W Komitecie Budowy Tablicy Upamiętniającej byłem ja jako przewodniczący, Beata Szamula, Renata Karwowska, Piotr Dębowski, Kazimierz Rudziński. Czyli ci Państwo wszyscy działaliście w budowie? Wszyscy pomagali, wszyscy zaangażowani byli w budowę tejże tablicy. A porucznik Celiński też był w tym komitecie? Nie, porucznik Celiński nie był w komitecie, bo ten człowiek najstarszym mieszkańcem wsi jest wiele w tej pamięta. Chwili. No, wiele pamięta i zdrowie mu nie pozwala, żeby uczestniczyć w takich, ale w doradzaniu oczywiście tak, pomagał. I bardzo jestem jemu wdzięczny za to, że pomagał, doradzał. Mówił o wydarzeniach, dużo ja wiem od swych dziadków o wydarzeniach na Solinkach, co się stało.